Witamy na drugim z trzech webinarów konkursowych, na których rozmawiamy o tym, jak się przygotować do konkursów Toastmasters z punktu widzenia organizatora, sędziego i uczestnika. Dzisiaj skupimy się na perspektywie sędziego. Poruszymy kwestie związane z przygotowaniem sędziów do konkursów, porozmawiamy o briefingu, o zasadach sędziowania, poruszymy kwestię obsługi protestów i porozmawiamy o etyce konkursowej. I dzisiaj z nami są Piotr Chimko i Kacper Biłozor. Kacper jest bardzo doświadczonym Toastmasterem, jest ekspertem, jeżeli chodzi o konkursy. Był mistrzem Polski w gorących pytaniach, wielokrotnym finalistą konkursów na poziomie polskim, na poziomie dystryktu. Piotr obecnie pełni funkcję Program Quality Dyrektora w naszym dystrykcie, czyli jest odpowiedzialny za jakość edukacji i również konkursów. Ma doświadczenie jako sędzia, sędzia główny, contest chair na wszystkich poziomach konkursu. Webinar będzie nagrywany. Jeżeli się pojawią pytania w trakcie prezentacji, to proszę o wpisywanie pytań na czacie z prawej strony. Będziemy na bieżąco na wszystkie pytania odpowiadać. I teraz przekazuję mikrofon naszym ekspertom. Dzień dobry, moi mili. Właściwie dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się tak licznie stawiliście na ten webinar. Ja się pokażę tylko na chwilkę, żebyście nie mieli wątpliwości, że to naprawdę ja do was gadam, a nie jakiś bot albo inna sztuczna inteligencja. To jest naprawdę prawdziwa inteligencja. I dzisiaj przeprowadzimy was wspólnie z Kacperem, ponieważ tak się udało mi się namówić Kacpra na wspólne prowadzenie tego webinara, ponieważ uważam Kacpra za jednego z najlepszych ekspertów od sędziowania w Polsce. Udało mi się go namówić na to, żeby podzielił się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, jeśli chodzi o sędziowanie. Na początek kilka zasad. Ja się już teraz spróbuję wyłączyć z nagrywania. To jest, tutaj się naciska. O, pyk. I przejdziemy, na początek, zanim przejdziemy do meritum, do konkretów, to parę zasad, które będą obowiązywały podczas tego spotkania, podczas tego webinaru. Mamy równo godzinę, właściwie już w tej chwili 57 minut, więc staramy się to zrobić jak najbardziej efektywnie. To znaczy mamy bardzo dużo informacji z Kacprem, którymi chcemy się z wami podzielić, a czasu mamy tylko godzinę, więc zrobimy to po to semesterowemu, po prostu zagęścimy zawartość tego webinaru jak najbardziej się da. Więc sugerujemy, żebyście po prostu uważali. Druga zasada jest taka, że pozostajemy wszyscy wyciszeni oprócz tego, kto mówi, żeby nie rozpraszać, nie przeszkadzać. Tu wiem, Elena, która tutaj czuwa nad całym przebiegiem tego webinaru, czuwa również nad tym, żeby wszyscy byli wyciszeni, ale jeżeli komuś przez przypadek by się włączył głos, to proszę o wyłączenie. Co do zasady, będziemy odpowiadać na pytania na bieżąco, jeżeli napiszecie takie pytanie przez czat i w czasie, kiedy ja mówię, Kacper będzie odpowiadał na te pytania na bieżąco, a w czasie, kiedy Kacper będzie opowiadał o swojej części, to ja będę prowadził wtedy czat. Więc jeżeli macie pytania do tego, o czym aktualnie mówimy, zadawajcie pytania przez czat. Na koniec powinniśmy zmieścić w czasie, mieć jeszcze 5 minut na pytania głosowe, więc jeżeli będziecie coś mieli na koniec, jakieś pytania, problemy, niejasności, wątpliwości, to wtedy będzie jeszcze moment, żeby o to zapytać. I teraz tak jak Elena mówiła, to jest ten webinar jest nagrywany i będzie dostępny publicznie do odsłuchania, do obejrzenia w dowolnie wybranym przez was czasie. No dobrze, to przejdźmy dalej. Zacznijmy od pierwszego, najważniejszego pytania. Jaki właściwie, aha nie, dobrze, tutaj kilka słów na temat tego, o czym będziemy mówić. Generalnie przyjęliśmy takie założenie z Kacprem, że powiemy o właściwie wszystkich aspektach sędziowania. I natomiast pewne rzeczy, które są czasami kontrowersyjne albo takie czasami, które sprawiają problemy na konkursach, poruszymy trochę głębiej, trochę dokładniej, a po niektórych się po prostu, niektóre potraktujemy raczej pobieżnie. Te, z którymi z reguły nie ma problemu, tak, część rzeczy zrobimy dla formalności. No dobrze, przejdźmy do meritum.
celem sędziowania, celem każdego z nas, celem w ogóle całego procesu sędziowania, czyli w tego, w czym uczestniczy sędzia główny, sędziowie oceniający i sędzia rozstrzygający, to wybrać mówcę, który wygłosił najlepsze przemówienie. I teraz zatrzymamy się nad tym zdaniem na chwilkę, bo jest to jest meritum, to jest clue, to jest cel, po co zostają powołani sędziowie do konkursów. Sędziowanie to nie ewaluacja i pamiętajmy o tym zawsze, jak sędziujemy. Ewaluacja to jest ocena przemówienia względem celu i dostarczenie wskazówek mówcy, żeby zrobił to przemówienie lepiej albo żeby popracował nad jakimiś aspektami swoich wystąpień. Podczas konkursu nie ewaluujemy, tylko sędziujemy. Wybieramy mówcę, który wygłosił najlepsze przemówienie. To znaczy niekoniecznie to musi być to przemówienie, które jest najbardziej inspirujące, to niekoniecznie musi być przemówienie, które jest najbardziej zabawne i też niekoniecznie takie, o którym sądzisz, że przemówienie sobie, że poradzi sobie w konkursie na następnym etapie. To nie są kryteria oceny. Z drugiej strony sędziowie są anonimowi i nie dają ewaluacji, bo gdyby było inaczej, to mogłoby to wpływać na poziom uwagi sędziów podczas konkursu, ewentualnie również mogłoby to powodować, że sędziowie sędziowaliby nierzetelnie, niezgodnie z kryteriami. Nie mówię, że tak nie jest teraz, czasami tak bywa i dobrze wszyscy o tym wiemy, stąd też również ten webinar, żeby powiedzieć sobie o tym, co jest najważniejsze w sędziowaniu i w jaki sposób sędziować. Kogo możemy uznać za dobrego sędziego na konkursach Toastmasters? To jest sędzia, który co do zasady, jest to również mówione oficjalnie przez Toastmasters International, to jest sędzia, który co do zasady ma 5 cech, można powiedzieć. Tak? Po pierwsze jest sprawiedliwy. I przez sprawiedliwość mówimy o tym, że ocenia, przez sprawiedliwość rozumiemy to, że ocenia według kryteriów, a nie bierze pod uwagę na przykład płci, wieku, pochodzenia, przynależności klubowej, rejonowej bądź dystryktowej, ani również nie bierzemy pod uwagę tego, czy jako sędziowie nie bierzemy pod uwagę tego, czy zgadzamy, czy nie zgadzamy się z tematem albo z tezą, którą mówca podaje w przemówieniu. To wiem, że to czasami jest trudne, żeby się od tego, żeby od tego abstrahować, od tego, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, ale sprawiedliwość nakazuje oceniać tylko i wyłącznie mowę i mówcę przez pryzmat tego, czy spełnia kryteria wartościowego, dobrego przemówienia. I to po pierwsze. Po drugie, dobry sędzia jest dokładny, to znaczy nie myli się w podliczaniu punktów, nie myli się w wypełnianiu karty oceny, zna te kryteria i wie, jak posługiwać się kartą ocen. I dodam od siebie, jako że sędzią głównym byłem kilkukrotnie, mimo bardzo dokładnego briefingu, mimo przypomnień, zdarzało mi się dostać karty niepodpisane, co jakby dyskwalifikuje tą kartę. Ta osoba nie może ocenić, ocena tej osoby nie jest brana pod uwagę. A po to jesteśmy sędziami, żeby jednak tę ocenę, to przemówienie ocenić i podać w kolejności mówców, których uważamy za najlepszych. Po to jesteśmy sędziami, żeby to robić, a nie po to, żeby oddawać kartki, które są niepodpisane i głosy nieważne. Po trzecie, sędzia jest godny zaufania, który to jest osoba, która ma świadomość, że organizacja, Toastmasters International, dystrykt, klub zaufały tej osobie i dały mu odpowiedzialność za wybranie najlepszego mówcy. I ma wiedzę, zna rulebook, który jest podstawą właściwie wszystkiego, to jest nasza złota księga odnośnie prowadzenia konkursów, zna jej ostatnią wersję, bo co roku wprowadzane są nowe zasady, czasami kosmetyczne, czasami kluczowe, czasami znaczące i zna te zasady, zna zasady sędziowania przed rozpoczęciem konkursu i nie robi żadnych wyjątków od zasad. I po piąte, jest dobrym słuchaczem, to znaczy słucha uważnie, aktywnie, nie pozwala sobie na odpływanie bądź bycie rozproszonym. I to jest również, po to jest minuta ciszy dla sędziów i ta cisza powinna być zawsze zachowana. Ja zawsze zachęcam, jeżeli w momencie, w którym prowadzę konkurs, albo nawet jak jestem sędzią głównym, to zachęcam, żeby tę ciszę egzekwować, bo to jest proste, relatywnie proste wyegzekwować tę ciszę.
ciszę, natomiast ona jest bardzo ważna, ponieważ minuta to jest bardzo mało czasu na podliczenie, na wpisanie i podliczenie punktów, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś wątpliwości i ta minuta powinna być spędzona przez sędziów efektywnie, a głośność, znaczy hałas nie pozwala na pełne skupienie. Więc to jest piąta cecha dobrego sędziego. To podaje oficjalnie Toastmasters International w swoich materiałach szkoleniowych. I jakby ja skorzystałem z tego przewodnika Toastmasters International i dzielę się teraz tym z wami. No dobrze, co dalej? Skład jury. Porozmawiamy sobie o tym, kto może być, w jaki sposób, kto może być sędzią i w jaki sposób dobierać skład sędziowski. Po pierwsze, kto może być sędzią? I tutaj różnice są między sędzią na poziomie klubu, sędzią na poziomie dystryktu i sędzią na poziomie international. Tym ostatnim się nie będziemy na razie zajmować, żeby poświęcić czas na to, co jest najważniejsze. Na poziomie klubu, żeby być sędzią, wystarczy być opłaconym członkiem klubu i nic więcej. Natomiast na poziomie dystryktu, czyli na wszystkich poziomach dystryktu, czy na poziomie rejonu, okręgu i dystryktu, trzeba być opłaconym członkiem od co najmniej 6 miesięcy, ukończyć co najmniej 6 projektów z kompetentnego mówcy lub poziom pierwszy i poziom drugi w Pathways. O ile nas jeszcze to nie dotyczy, ponieważ Pathways u nas się otworzy dopiero pod koniec marca, ale warto, żebyśmy zaczęli już operować tymi kryteriami pathwaysowymi. No i oczywiście na poziomie area, division czy dystryktu sędzia musi być fizycznie, osobiście obecny. To są kryteria dopuszczenia i one dotyczą wszystkich, zarówno sędziego głównego, sędziów głosujących, i sędziego rozstrzygającego na poziomie dystryktu, czyli to wymaganie 6 przemówień jest obowiązuje wszystkich na każdym poziomie, we wszystkich konkursach. Tutaj czasami jest pewna, no czasami otrzymuję takie pytanie, niektórzy się zastanawiają, jak to się ma do wymogu 6 projektów International Speech Contest, to się ma nijak, to są dwie różne sprawy. To kryterium 6 przemówień obowiązuje we wszystkich konkursach i na wszystkich poziomach, we wszystkich językach, oprócz poziomu klubowego. I o tym powinniśmy pamiętać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że często jest tak, że na przykład w konkursie w języku przemówień po niemiecku mamy trudność ze skompletowaniu pełnego składu. W takiej sytuacji, jeżeli jestem sędzią głównym lub organizatorem, którzy ze sobą co do zasady powinni współpracować przy organizacji konkursów, wtedy najczęściej prosimy po prostu uczestników do tego, żeby nam pomogli znaleźć osoby, które będą sędziować. I to się najczęściej wystarcza i najczęściej się sprawdza. Dobrze, dla formalności skład sędziowski. I skład sędziowski, dobór składu sędziowskiego również różni się na każdym poziomie konkursu. W klubie mamy co najmniej 5 sędziów głosujących i sędziego rozstrzygającego. Na poziomie rejonu, czyli area, mamy dokładnie tą samą liczbę sędziów z każdego klubu w rejonie lub 5 głosujących sędziów. Do tego oczywiście jest sędzia rozstrzygający i sędzia główny. Zatrzymamy się na chwilkę nad tym wymaganiem 5 sędziów głosujących lub równej liczbie sędziów z każdego klubu. Czasami jest tak, że się nie da zrobić tak, żeby z każdego klubu było po równej liczbie sędziów, czyli po jednym lub po dwóch z reguły. Wtedy możemy skorzystać z tej furtki 5 sędziów, natomiast jako sędzia główny będąc sędzią głównym, zawsze starajmy się zapewnić obiektywizm tych sędziów. Znaczy nie chcielibyśmy, żeby wszyscy na poziomie rejonu, na przykład wszyscy sędziowie byli tylko z jednego klubu, bądź z dwóch klubów, na przykład z 6. Starajmy się zawsze zapewnić chociaż taką obiektywność, na jaką sobie możemy pozwolić. Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy poprosić również wiceprezesa do spraw edukacji, bądź prezesa klubu o pomoc w znalezieniu sędziów.
że jesteśmy sędziami głównymi lub organizatorami. Na poziomie division i dystryktu, czyli okręgu i dystryktu, mamy zasadę, również dwie opcje, co najmniej 7 sędziów głosujących lub równą liczbę sędziów z każdego rejonu bądź z każdego okręgu na poziomie dystryktu. I dodatkowa zasada jest taka, że osoby głosujące, czyli sędziowie głosujący, nie mogą być z żadnego klubu reprezentowanego przez uczestników konkursu. I to znowu jest zasada taka, którą trudno czasami dotrzymać. Jak wiemy, często osoby jadą na konkurs okręgu po to, żeby wspierać swoich uczestników ze swojego klubu i wtedy takie osoby nie mogą sędziować. I znalezienie osób, które nie reprezentują, które nie są z klubu reprezentowanego przez jakiegokolwiek uczestnika, czasami może być wyzwanie, może być trudne, ale to jest znowu jakby rola organizatorów i rola sędziów głównych, żeby taki obiektywizm zapewnić, żeby faktycznie było po równej liczbie osób z każdego rejonu bądź okręgu i żeby te osoby nie były z klubów, z których pochodzą reprezentanci. No dobrze. Przejdźmy dalej. Krótko o checkliście. Co musi zrobić sędzia? Co się musi wydarzyć przed rozpoczęciem konkursu? I teraz tak. Każdy sędzia, łącznie z sędzią rozstrzygającym, powinien zapoznać się bezwzględnie z dokumentami, czyli znać contest rulebook, czyli znać, wiedzieć, co podpisuje, jak podpisuje tak zwany eligibility form, czyli formularz dopuszczenia do sędziowania. I musi wiedzieć, z jakim konkursem ma do czynienia i musi wiedzieć, co jest na tym konkursie oceniane, czyli jakie są kryteria oceny i musi znać procedurę, jakby etykę sędziego, czyli code of conduct. Podczas briefingu musi wypełnić formularz uprawnień do sędziowania, wypełnić, podpisać i oddać sędziemu głównemu. To się musi wydarzyć podczas briefingu. I tutaj chcę wam zwrócić uwagę na to, że za każdym razem, jak dostajecie kartę do głosowania, z tyłu karty do głosowania jest kodeks etyczny sędziego. I on mówi o 5 kluczowych sprawach, czyli obiektywność, czyli to taka ta sprawiedliwość, o której można powiedzieć. Po drugie to, że nie oceniamy czasu. Po trzecie, że będziemy... Czy mnie wyłączyło, czy mnie rozłączyło z webinaru? Na chwilę wyłączyło, a teraz już jest OK. Elena? Teraz już jest OK. No i z powrotem, dobra. No i oczywiście po czwarty punkt. Na rzecz, że brak konfliktu interesów jest dosyć istotny ze względu na to, że mamy czasami na przykład małżeństwa lub osoby, które ze sobą na przykład pracują blisko bądź są w jakiś sposób inny związane ze sobą personalnie poza Toastmasters. Wtedy takie osoby powinny powstrzymać się, nie powinny sędziować. No i oczywiście domagajmy się zawsze pełnego briefingu. Będąc sędzią, domagajmy się, żeby ten briefing został przeprowadzony w całości, czyli żeby sędzia główny za każdym razem powiedział, jakie są kryteria oceniania, jakie są zasady oceniania, jaka jest procedura oceniania. Domagajmy się tego, nawet jeżeli jesteśmy pewni, bo sędziowaliśmy wielokrotnie. Zasady się zmieniają, zasady się zmieniają, warto sobie, konkurs są co pół roku, warto sobie odświeżyć wiedzę, a sędzia główny zawsze powinien wiedzieć, znać najnowsze zasady i zawsze powinien przypominać nam o tych zasadach. Będąc sędziami, domagajmy się pełnego briefingu ze strony sędziego głównego i taki pełny briefing no, nie powinien trwać krócej niż pół godziny tak naprawdę. Briefingi, które ja prowadzę, trwają czasami dłużej. Briefing, o którym rozmawialiśmy
z Kacperem. Kacper prowadził 45 minut i nie zdążył powiedzieć wszystkiego, co by chciał powiedzieć. To jest checklista. I teraz przejdziemy już do samego oceniania, do tego, co się dzieje podczas konkursu. Krótko o procedurze. Formularz oceny dzieli się na górną i dolną część. Tylko dolna część jest oddawana osobom, które liczą głosy. Natomiast górną część się po zakończeniu konkursu, jak to mówi rulebook, dyskretnie się pozbywamy. Tak, żeby nie było, jakby chodzi o to, żeby nie przedostały się do publiczności albo do kogokolwiek informacje, kto jak głosował. Tą górną część wypełniamy podczas minuty ciszy, między przemówieniami bądź ocenami. Ta górna część zostaje tak naprawdę dla nas. Na dolnej części podpisujemy się. To jest kluczowa rzecz, bo tak jak mówiłem, niepodpisana karta do głosowania jest uznawana za nieważną. Podpisujemy się i podajemy trzy miejsca. Zawsze, jeżeli mamy trzech uczestników lub więcej, zawsze podajemy wszystkie trzy miejsca. Też widziałem karty, na których było pięciu uczestników podczas konkursu, a widziałem tylko pierwsze miejsce, tylko pierwszą linię wypełnioną, a drugą, trzecią nie. Taka karta też nie może zostać uznana. Trzeba zawsze podać wszystkie trzy miejsca. I jak wiecie, punktacja jest taka, że za pierwsze miejsce dostaje uczestnik 3 punkty, za drugie 2, a za trzecie miejsce dostaje uczestnik 1 punkt. I te punkty są sumowane od wszystkich sędziów, co też w pewien sposób zapewnia, jakby umożliwia większy poziom obiektywizmu podczas konkursu. Wyjątek jest dla sędziego rozstrzygającego, który uszeregowuje wszystkich uczestników w konkursie od tego, którego uznaje za najlepszego, do tego, którego uznaje za najsłabszego. I nawet jeżeli jest 10 uczestników w konkursie, no, musi podać wszystkich 10 uczestników w takiej kolejności, w jakiej ich uszereguje, co pozwoli potem na rozstrzygnięcie ewentualnych remisów. Natomiast po zakończeniu konkursu, oczywiście odrywamy dół, sprawdzamy jeszcze raz, czy to dolną część, odrywamy dolną część, sprawdzamy jeszcze raz, czy się podpisaliśmy, czy mamy wpisane trzy miejsca i oddajemy osobom liczącym głosy. No dobrze, co do samej oceny. Zanim przejdziemy do omówienia najbardziej palących i czasami powodujących, no, ból głowy pozycji na karcie oceny, tą część poprowadzi Kacper. Chciałbym szybko przejść przez bariery obiektywnej oceny. Tak jak mówiliśmy na początku, sędzia powinien być najbardziej obiektywny i sprawiedliwy, jak tylko może być, ale są czynniki, które powodują, że ten obiektywizm może zostać zaburzony. I teraz, zanim zaczniemy oceniać w konkursie, przypomnijmy sobie te bariery. Zawsze o nich pamiętajmy, bo one, jeżeli jesteśmy ich świadomi, to mamy mniejszą szansę, że one będą wpływały na wyniki naszego głosowania. Pozycja jest najbardziej oczywistą barierą obiektywnej oceny. Oceniamy inaczej pierwszego uczestnika i ostatniego uczestnika. Mówi się, że pierwszy i ostatni uczestnik mają. Oceniamy ich najczęściej bardziej, w jakiś sposób ich faworyzując. W Toastmasters mam trochę inne doświadczenie, że faworyzujemy raczej ostatniego uczestnika, a pierwszego raczej traktujemy słabiej niż pozostałych. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby starać się obiektywnie oceniać i nie świadomie, jeżeli mamy świadomość tej bariery, żeby ją uwzględnić w naszych ocenach. Druga bariera obiektywnej oceny to jest taka, że osoba, której jest ciężej w życiu, na przykład, mówiąc wprost, na przykład jest niepełnosprawna albo opowiada historię, jak to było jej trudno w życiu, przez sympatię do tej osoby, mamy tendencję do lepszego jej oceniania. Pamiętajmy o tym, że oceniamy przemówienie, jakość przemówienia i wartość przemówienia, a nie to, jak się komu wiedzie w życiu, tudzież nie oceniamy samej zawartości. Oceniamy treść, ale nie oceniamy tego z punktu widzenia sędziowania. Nie oceniamy treści z punktu widzenia sędziowania, czyli
czy dany komunikat spowoduje, że dany przekaz powoduje, że chcemy kogoś lepiej ocenić albo gorzej. Musimy na to zwracać uwagę. Efekt halo i antyhalo to są efekty, przez które oceniamy kogoś lepiej lub gorzej w zależności od jakiejś jego cechy. Jeżeli ktoś na przykład pokazuje, że jest pewny siebie i mówi na przykład głośno, mamy tendencję do oceniania go lepiej niż osobę, która jest trochę nieśmiała i na przykład stoi, nie zajmuje dużej przestrzeni na scenie. Mimo tego, że wartość przemówienia może być większa w tym drugim przypadku. I o tym musimy pamiętać, to jest bardzo częste, że jeżeli ktoś na przykład mówi, występuje, ma przemówienie, załóżmy, humorystyczne, mamy tendencję do oceniania go lepiej, nie zwracając czasami uwagi na to, czy mówi sensownie, tak? Czy przekazuje jakąś wartościową treść. I o tym, to są takie przykłady i o tym trzeba też pamiętać. Mamy też tendencję do lepszego oceniania kogoś, kto wcześniej na nas zrobił dobre wrażenie. Jeżeli ktoś wygrał konkurs przemówień w zeszłym roku, na przykład w poprzednim roku, to mamy tendencję do lepszego go oceniania, bo cały czas mamy w pamięci to, że kiedyś mu dobrze poszło, kiedyś dobrze bawiliśmy na jego przemówieniu, to dostaje podświadomie do mnie dodatkowe plusy za to, co wcześniej się wydarzyło, a nie powinien. No i jakby przeciwny efekt jest taki, że jeżeli widzimy po raz kolejny kogoś na scenie i nawet jeżeli zrobi dobre przemówienie, to mamy tendencję czasami taką do mówienia, no nie, on zawsze wygrywa, dajmy szansę komuś innemu. Jeżeli ktoś zrobi dobre przemówienie, to nie ma podstaw, żeby oceniać go słabiej i dawać szansę komuś, kto zrobi słabsze przemówienie, bo to też nie o to chodzi w konkursach. Miejmy tego świadomość. No i ostatnia bariera obiektywnej oceny to jest, oceniamy słabiej kogoś, kto nie spełnia naszych norm, naszych własnych osobistych norm. I jeżeli, można powiedzieć, na przykład, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oglądamy wystąpienia ludzi w garniturach, to jeżeli ktoś wyjdzie w golfie albo w koszulce, to mamy tendencję do oceniania go słabiej. A to nie o to chodzi, bo jego przemówienie, jego styl ubierania się może być dostosowany do przemówienia i nie możemy jakby w żaden sposób go dyskwalifikować z tego powodu. Podobnie, jeżeli ktoś na przykład z jakiegoś powodu trzyma rękę w kieszeni przez część przemówienia, jeżeli jest to uzasadnione, to nie powinno wpływać na ocenę. I pamiętajmy o tym, to jest 6 barier obiektywnej oceny. I teraz chciałbym oddać głos Kacprowi, który przeprowadzi nas przez meandry arkuszy ocen. Kacprze, scena jest twoja, właściwie mikrofon. Dobry wieczór wszystkim. Spróbuję się jakoś wam pokazać, natomiast nie wiem, czy mnie widzicie. Ktoś mnie widzi? Nie, nikt mnie nie widzi. Piotrze, udostępnij moją kamerę. Jesteś prezenterem. Nie wiem, czy mogę udostępnić twoją kamerę. Nie wiem jak. Okej, dobrze. To podarujmy sobie może to, jak wyglądam. Tak. Przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj chcę porozmawiać o 3 rzeczach. Mianowicie po pierwsze chciałbym omówić wszystkie kategorie, które są związane z kartą sędziowską. Najpierw omówimy sobie kategorie, które dotyczą przemówień w konkursie humorystycznym, w międzynarodowym konkursie przemówień publicznych i oczywiście omówimy sobie też odpowiedzi na gorące pytania. Jako drugi punkt omówimy sobie wszystkie kategorie ewaluacji, a na samym końcu chciałbym trochę też opowiedzieć o tym, jak możemy korzystać z karty sędziowskiej, tak żeby nam ona pomagała, a nie przeszkadzała w tym, co robimy. Okej. Słychać dobrze? To dobrze. Zacznijmy w takim razie od kart oceny przemówień i zaczniemy od dwóch kategorii, które występują zarówno w konkursie przemówień humorystycznych, w międzynarodowym konkursie przemówień, jak i w odpowiedzi gorących na pytaniach. Jednym dużym zbiorczym pojęciem można to opisać język. Język stanowi 15-20% wszystkich punktów, które może otrzymać uczestnik konkursu, kiedy bierze udział w konkursie. Język składa się na dwie podkategorie. Pierwsza kategoria to jest appropriateness,
czyli dopasowanie języka do celu i widowni. Dobór słów, znów w odniesieniu do celu, jaki ma mówca, jak również w odniesieniu do tego, w jakim kontekście się znajduje. Czyli kim jest nasza widownia, w jakim pomieszczeniu się znajdujemy, etc. Język i dopasowanie języka do celu powinien również pomagać nam lepiej zrozumieć to, co chce przekazać mówca. I na końcu oczywiście język powinien pasować doskonale do okazji. Jeżeli jest to konkurs, jest to nieco podniosła okazja, inne są przemówienia na takim konkursie, a inne są na przykład na jakimś innym zewnętrznym konkursie typu stand-up. Drugą podkategorią jest poprawność językowa. I tutaj jedna ważna rzecz, to poprawność językową, ona stanowi od 5 do 10% całości i tę ważną rzecz, którą jak gdyby chcę przekazać, pokazać nam karta, mówca ma mówić w taki sposób, abyśmy skupiali się na tym, co do nas mówi, a nie jak to robi. Język, poprawność wymowy, dobór słów, jak również też poprawność, poprawne użycie odpowiednich słów, powinno nam pomagać go lepiej zrozumieć, nie nam przeszkadzać. Więc to są dwie kategorie, które wykorzystujemy w ocenie. I one stanowią łącznie od 15 do 20% wszystkich punktów, czyli aż do 1/5 całokształtu oceny dowolnej wypowiedzi na table topics, czy też podczas konkursu. Czy mamy jakieś pytania, na które powinienem odpowiedzieć? Nic nie widzę na czacie. W takim razie mamy zrobione appropriateness i correctness. Przejdźmy do kolejnych kilku kategorii, które pojawiają się w prawie każdym konkursie i taką znów zbiorczą kategorią jest delivery, czyli samo wystąpienie. I to jest 30% wszystkich punktów, które możemy uzyskać na konkursie w zamian za. I tutaj tak, pierwsze i najważniejsze jest to oczywiście physical, czyli sam element fizyczny wystąpienia, fizykalny i to jest od 10 do 15% punktów. I na to składa się wygląd. Wygląd powinien również być dopasowany do tego, do celu, do przesłania, do tematu, do charakteru, ale też i do kontekstu wypowiedzi. Czyli jeżeli mówca ma jakiś kostium, natomiast nigdzie w treści nie pojawia się jakiekolwiek odniesienie do tego kostiumu i właściwie wygląd uczestnika nie wiadomo, w jaki sposób ma rzekomo wspierać jego przesłanie, wtedy są to raczej punkty, wtedy raczej odejmujemy punkty, niż je dodajemy. Wygląd mówcy, podobnie jak język, ma pomagać, nie ma przeszkadzać. I oczywiście body language, czyli mowa ciała. Wszystko to, co mówca mówi, powinno być wsparte odpowiednimi gestami, wyrazem twarzy, ale też tym, gdzie stoi na scenie. Czyli czy mówca, zadajemy sobie pytanie, czy mówca przemyślał to, jak będzie się poruszał, tak aby wesprzeć swoją strukturę, tak aby łatwiej widowni było podążać za jego tokiem rozumowania. No i oczywiście tutaj też oceniamy, czy mówca pozostaje jak gdyby w swoim speaking area, czy jego sposób zachowywania się przypadkiem nie jest na przykład zbyt intensywny dla osób w pierwszym rzędzie. Więc wystąpienie to jest 10 do 15% całego delivery i to jest to, jak się porusza mówca. Drugą podkategorią delivery jest głos, to jest znów 10 do 15%, więc tu już też widzimy pewną proporcjonalność. Głos i to, jak występujemy pod względem mowy ciała, to jest dokładnie są proporcjonalne, czyli 10 do 15% w zależności od typu konkursu. Więc musimy im dać mniej więcej podobne, musimy im poświęcić tyle samo uwagi i oceniać je jako dwa komponenty, które są równe sobie. I tu znów, jeżeli wrócimy do języka, to język to też jest 15%, czyli jest on mniej więcej tak samo ważny jak wystąpienie. Jeżeli już mamy to opanowane, to troszeczkę zawężę kategorię i na kartach sędziowskich, które mają, dotyczą konkursu humorystycznego, ale też konkursu przemówień publicznych w ogóle, to jest
manner, 10%, sposób, w jaki mówimy. Jest to przede wszystkim, musimy sobie zadać pytanie, czy mówca jest spójny ze swoją osobą, z treścią, którą wygłasza i z tym, jak się zachowuje na scenie. Czy mówca jest spójny, czy mówi w bezpośredni sposób, czy jest przekonany o tym, do czego sam chce nas przekonać i oczywiście, czy mówi z entuzjazmem, pewnością siebie, czy jest zainteresowany tym, jak widownia reaguje na jego przesłanie. Więc można też, jeżeli gustujemy w takich określeniach, można się zastanowić, czy mówca jest mindful, czy jest obecny na scenie, czy tylko wyszedł i odtwarza zupełnie bez emocji pewien gotowy scenariusz na słowa i gesty. Więc sposób, w jaki mówimy i oczywiście speech value. Kolejna kategoria, która dotyczy tylko przemówień humorystycznych i międzynarodowego konkursu przemówień, 15%. To jest speech value i tutaj chodzi o wartość tego, co mówca ma do przekazania. Czy mówca po raz setny nawiązuje do tych samych cytatów, do tych samych książek, które już wszyscy czytaliśmy i o których już wszyscy słyszeliśmy, czyli czy jest tam jakaś wartość dodana. Myślę, że jednym ze sposobów na określenie tego jest zadać sobie samemu pytanie, oczywiście mając perspektywę widza na uwadze, co ja z tego wszystkiego mam, co ja z tego wynoszę. I to nie ma znaczenia, czy przemówienie jest humorystyczne, emocjonalne, sentymentalne, informacyjne czy perswazyjne. Chodzi o to, czy jest tam jakiś ciekawy pomysł, czy jest on logicznie ujęty, czy jest on oryginalny. Czy to jest coś nowego, czy to są te same stare rzeczy, które już wielokrotnie słyszeliśmy. Zerknę na czat. Płyń pajacu. O, ale fajnie, dyskusja popłynęła. Okay. Jakby co, to ja czat ogarniam. Dobrze. Mamy speech value. Jest jeszcze jedna kategoria mniejsza, którą warto omówić, to jest audience response, czyli odbiór. I ta kategoria występuje tylko i wyłącznie w konkursie humorystycznym. I oczywiście, ponieważ jest to konkurs humorystyczny i przemówienia mają charakter rozrywkowy, o czym należy pamiętać, przemówienia nie mogą mieć charakteru stand-upu, czyli tam musi być struktura, musi być jakiś wniosek, jakaś puenta, morał, czy przynajmniej jakaś konkluzja, to nie może być po prostu zbiór dowcipów. I teraz odbiór widowni, to przede wszystkim to jest pytanie o to, czy mówcy udało się utrzymać uwagę widowni, czy udało się mówcy rozśmieszyć widownię i czy został odebrany pod koniec przemówienia gromkimi brawami czy słabymi. Jeśli chodzi o śmiech, jest kilka opinii na ten temat. Ja prywatnie sobie zawsze przy każdym mówcy zaznaczam kreseczkami liczbę wybuchów śmiechu. Jeżeli znajduję się w takiej sytuacji, w której mam dwóch świetnych mówców humorystycznych, to patrzę, który z nich rozśmieszył widownię bardziej. Natomiast to niekoniecznie musi przesądzać o wygranej czy przegranej dla niego mówcy. Myślę, że każdy sędzia musi zastanowić się, jaką proporcję zachowuje, jeśli chodzi o naturę humorystyczną, humorystycznego przesłania. Czy ten humor ma tylko wspierać, czy musi być elementem kluczowym. To jest coś dla nas, nad czym powinniśmy się sami zastanowić jako sędziowie. Okej, mamy pomniejsze kategorie umówione i tutaj znów chciałbym koniecznie zwrócić uwagę nas wszystkich na to, że speech value, audience response, one są, to jest dokładnie po 15%, czyli one są tak tyle samo warte według karty sędziowskiej, więc te proporcje nam coś mówią o założeniach Toastmasters, czyli logika przemówienia, jego wartość jest tyle samo warta, co jak zostało odebrane przemówienie, w jaki sposób mówca je mówił, jak operował głosem, jak występował na scenie i oczywiście jakiego języka używał. To są wszystko kategorie, których oczywiście precyzyjną ilość procentów musimy sobie sprawdzić na karcie, natomiast to są kategorie, które mają bardzo podobną ilość punktów,
które przyznajemy właśnie za nie. Więc pamiętajmy, że język jest tak samo ważny jak odbiór przez widownię, czy logika wypowiedzi, czy też głos. Te rzeczy są równie ważne według karty sędziowskiej. I teraz przechodzimy do dwóch najbardziej pojemnych kategorii, to jest speech development i effectiveness. To są dwie kategorie, które również znajdziemy we wszystkich przemówieniach, z wyjątkiem oczywiście ewaluacji. Speech development jest to oczywiście struktura od 15 do 30% punktów. I tutaj ważna uwaga, struktura ma najwięcej punktów w konkursie gorących pytań, to jest właśnie 30%, czyli struktura wypowiedzi improwizowanej to jest 1/3 prawie całej punktacji. Tak bardzo ważna jest ta kategoria w konkursie gorących pytań. W konkursach humorystycznych i międzynarodowych jest to około 15-20%. Co to jest? Struktura to jest to, jak mówca składa pomysły razem, tak żeby widowni było łatwo zrozumieć, o czym mówi. Jeżeli mówca mówi przez 3 minuty, a my jeszcze niespecjalnie wiemy, na jaki temat on będzie mówił, albo jaki jest problem, to znaczy, że struktura jest kulawa, nie jest odpowiednio wyważona, wstęp jest za długi albo jest zbyt tajemniczy. To zauważymy u mówców artystów, u których jest po wspaniałym wstępie, właściwie musi nastąpić drugi, żebyśmy w ogóle zostali wprowadzeni w problematykę. Jeśli chodzi o storytelling, struktura znów we wstępie należy od razu przedstawić postaci, problematykę, jaki jest centralny konflikt tej opowieści, kto jest przeciwnikiem lub co jest przeciwnikiem, jeżeli to jest na przykład siła natury, etc., etc. Speech development to jest struktura i to jest bardzo ważna kategoria. Każde przemówienie, każda historia powinna mieć klarowny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Powinna być tak zorganizowana, że bardzo w łatwy sposób jesteśmy w stanie zawsze zrozumieć to przemówienie. Nie potrzebujemy włożyć dużego wysiłku intelektualnego, żeby łapać pomysły. No i oczywiście też przejścia pomiędzy poszczególnymi elementami struktury powinny być niezwykle płynne, a wszystko oczywiście wzbogacone przykładami, danymi, czymkolwiek. Nawet w wypowiedziach improwizowanych również karta mówi o tym, że możemy powoływać się na historię, anegdoty, żeby wesprzeć naszą puentę, to po co mówimy. Gdy już więc to jest fajna kategoria, znów 15 do 30%, czyli sama struktura jest tyle samo warta, co na przykład wykorzystanie język mowy ciała. Musimy o tym pamiętać, to są Toastmasters bardzo ładnie podzieliło te kategorie wyjątkowo proporcjonalnie i myślę, że jest to dobry punkt wyjścia dla każdego sędziego. Zanim przejdziemy do ewaluacji, omówmy sobie jeszcze kategorię effectiveness. Jest to czy przemówienie jest skuteczne, czy ono osiągnęło swój cel i jak zostało odebrane przez widownię. To dotyczy zarówno table topics, jak i przemówień przygotowanych i skuteczność polega na tym, przede wszystkim dotyczy projektu numer 3 podręcznika kompetentnego mówcy, czyli jaki był cel przemówienia. To jest pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, kiedy myślimy o skuteczności, czyli jaki jest tego cel, po co mówca nam o tym opowiada, czy treść przemówienia nawiązuje i wspiera bezpośrednio ten cel. A jeżeli odpowiadamy na pytania w konkursie gorących pytań, to czy odpowiedź na pytanie była klarownie i logicznie zaprezentowana, czy wnioski wynikały z przesłanek, czy udało się utrzymać zainteresowanie widowni tym, o czym mówiliśmy, czy mówca gdzieś skakał po tematach i sam nie wiedział, do czego zmierza. No i oczywiście, czy też temat, czyli to, o czym mówił mówca, bezpośrednio wspierało jego cel, czyli to, po co mówił. I oczywiście
Tutaj takie słowa klucze, z których powinniśmy korzystać, to jest logika, bezpośredniość, entuzjazm, poziom zainteresowania, osiągnięcie celu, jak również też odbiór przez widownię. Czy widownia została przekonana? Czy widownia zapamięta to, o czym mówił mówca, jeżeli to było przemówienie informacyjne? Czy widownia weszła w te emocje, które chciał wywołać mówca pod koniec swojej opowieści. Więc jest to znów kolejna kategoria, ona jest ważna, ponieważ jest od 10 do 25% punktów, czyli aż do 1/4. Tak bardzo ważna jest skuteczność dla Toastmasters. OK, przeszliśmy przez wszystkie kategorie, które dotyczą przemówień przygotowanych i improwizowanych. Jako coś zupełnie osobnego chciałbym bardzo szybko przejść przez kategorię ewaluacji. Okej, dobra. Jeśli chodzi o ewaluację, mamy 4 kategorie. Jest to jakość analizy i to jest najważniejsza kategoria w ewaluacji, czyli na ile skutecznym ewaluatorem, na ile analitycznym umysłem jest uczestnik konkursu ewaluacji. To jest 40% i tutaj przede wszystkim chodzi o to, czy ewaluator był w stanie krytycznie ocenić każdy element wystąpienia. Czy pozwolił sobie na to, by wejść w emocje wystąpienia i w sumie to niespecjalnie wie, o czym mówi. Czy ewaluator zwrócił uwagę tylko na rzeczy, na które zwrócili wszyscy uwagę, czyli na to, co jest powierzchowne. Czy być może na strukturę i właśnie cel. I przede wszystkim analiza powinna, tutaj z Piotrem rozmawialiśmy, jak można w prosty sposób pokazać technikę analizy i jakość analizy w ewaluacji. I przede wszystkim tutaj sędzia powinien sobie zadać takie jedno skomplikowane pytanie. Czy ewaluator, udzielając odpowiedzi, klarownie powiedział, o czym będzie mówił? Dlaczego to jest ważny element przemówienia lub na przykład dlaczego popełnił tutaj mówca testowy błąd i jak to poprawić? To oczywiście powolutku wchodzi na rekomendacje, ale to jest tak zwana technika 3-step, czyli 3 kroki do fajnej ewaluacji. To jest odpowiedzieć sobie na pytanie co, dlaczego i jak to poprawić. I czy ewaluator działa w ten sposób, czy dał wystarczającą informację o tym, co analizował. Jeśli chodzi o sugestie, znów 30%. Wszystkich punktów, więc razem z jakością analizy mówimy o 70% wszystkich punktów. Takie są proporcje w przypadku ewaluacji, czyli jakość analizy oraz rekomendacje, sugestie, jak poprawić przemówienie. To jest najważniejsza część każdego konkursu ewaluacji. Jeśli chodzi o sugestie, powinny one być pozytywne, bardzo szczegółowe i pomocne. Szczegółowe w tym sensie, że to nie tylko chodzi o to, żeby komuś powiedzieć, zbombałeś mowę ciała, ale żeby powiedzieć, tutaj widzę potencjał na rozwój, a jeżeli zrobisz to i to i to, lub zaaplikujesz taką technikę, to osiągniesz tego typu rezultat. Można ewentualnie również powiedzieć, jak z perspektywy ewaluatora można było to poprawić. Kolejną, przedostatnią kategorią jest technika i to jest 15%, tyle samo co podsumowanie. Technika to jest oczywiście sposób, w jaki została udzielona ewaluacja, czyli czy ewaluator był w stanie dopasować swój komunikat do odbiorcy, zarówno do osoby ewaluowanej, ale też i do widowni. Czy był bezwzględny, czy wziął pod uwagę, że wszyscy popełniamy błędy i oczywiście, czy udało mu się to tak powiedzieć, żeby zmotywować mówcę do postępu w przyszłości. Podsumowanie ma być przede wszystkim krótkie i wspierające. Podsumowanie to jest znów 15% punktów i ono nam pokazuje, ono pozwala nam po prostu zebrać całą ewaluację w kilka punktów, o których ewaluator chce, żeby widownia i osoba ewaluowana, żeby je zapamiętali.
Więc kilka prostych, powtórzyć jeszcze raz to, co zostało powiedziane, czy ewaluator powtórzył jeszcze raz to wszystko, o czym mówił w trakcie wypowiedzi, czyli czy w ogóle wie, o czym mówił i czy zostawił osobę ewaluowaną z jakąś fajną myślą na koniec, czymś konstruktywnym. Ważne jest, gdy jesteśmy sędziami, żebyśmy znali na pamięć wszystkie te kategorie, żebyśmy przeczytali ich opisy, żebyśmy się zastanowili, co one dla nas znaczą, albo na przykład do czego się odwołują w podręcznikach kompetentnego mówcy i w podręcznikach zaawansowanych. Ważne jest rozumieć, co oceniamy, jeżeli chcemy to robić dobrze. Teraz przejdźmy do trzeciej i ostatniej części mojego wystąpienia, mojej części webinaru, i to jest jak wykorzystywać to narzędzie, jakim jest karta sędziowska. Porozmawiać z Wami o kilku technikach, jakie możemy zastosować. Pierwszą rzeczą, kiedy popatrzymy na kartę sędziowską, jest to, że mamy listę uczestników i mamy też punkty. Punkty są na osi Y, lista, na imiona uczestników są na osi Y. Teraz tak, pierwsze pytanie brzmi, czy stosujemy na przykład tak, jak teraz widzimy na kartach, które pokazuje Piotr na ekranie. Teraz pierwsze pytanie brzmi, czy stosujemy skalę absolutną, czy względną? Jeżeli stosujemy skalę absolutną, to znaczy, że oceniamy każdego uczestnika osobno. Każde przemówienie traktujemy indywidualnie, niejako jakby wyciągnięte w ogóle z kontekstu konkursowego. Jak możemy to zrobić? Po prostu zaginamy kartę sędziowską, tak że nie widzimy uczestników, którzy występowali przed tym uczestnikiem, którego oceniamy teraz, i każdego uczestnika oceniamy osobno. Więc jest to każdy jest absolutnie oceniany tylko wobec samego siebie. Taki jest nasz absolutny punkt odniesienia. Nie widzimy, jak oceniliśmy poprzednich uczestników. Oceniamy tylko osobę występującą teraz na scenie. Drugą techniką jest oczywiście technika relatywna. To jest technika, którą przedstawiła mi wtedy jeszcze Justyna Broniecka-Klim, obecnie Justyna Broniecka. Jest to technika taka, że nie wiem, pamiętacie, jak Piotr mówił o zniekształceniach poznawczych, kolejność ma znaczenie. Dlatego Justyna wymyśliła sposób, żeby pierwsza osoba nie dostawała tak bardzo po tyłku, tylko dlatego, że jest pierwszą występującą, i po prostu pierwszemu mówcy wpisuje 50% punktów w każdej kategorii, a każdego następnego mówcę ocenia względem pierwszego mówcy. Czyli patrzy na przykład na kategorię, którą widzimy w tej chwili, technika, i mówi, ok, pierwszy mówca miał całkiem dobrą technikę, dała mu 7,5 punkta, ten drugi, czy ma lepszą? Jeżeli ma lepszą, to daje mu na przykład 9,5, 10 punktów z 15. I w ten sposób wszystkich mówców porównujemy do mówcy pierwszego. Kolejną rzeczą, którą to zasugerował mi Piotr Chimko, to jest taka technika, że zmieniamy skalę. Tak jak skala może mieć różne punkty odniesienia, tak skala, zbyt szeroka skala wcale nam nie pomaga lepiej pracować. Czasami o wiele łatwiej jest ocenić coś od 1 do 5 niż od 0 do 40. Więc Piotrek sugeruje, żeby tę skalę podzielić przynajmniej przez 5 i przyznawać punkty bardziej jak oceny w szkole, czyli ocenia na przykład Twoją mowę ciała na 5 z 5 lub na 3 z 5. Można w ten sposób być może będzie łatwiej nam ocenić to takimi dużymi cyframi. I oczywiście na końcu, jeszcze wracając do tego, co mówił Piotrek, kiedy wypełnimy kartę i mamy ten czas dla siebie pod koniec konkursu, warto jest jeszcze raz wziąć pod uwagę wszystkie zniekształcenia poznawcze i na przykład odpowiednio dopasować punkty osobie pierwszej, która występowała, i być może nieco obniżyć osobie ostatniej, tak dla proporcji. Z mojej strony
Pamiętajcie, aby przede wszystkim zwrócić uwagę na proporcje wszystkich kategorii, czyli jak one są ważne w tym konkursie, który jest oceniany. Nie patrzcie tylko na duże kategorie, takie jak język czy na przykład content, raczej właśnie na podkategorie i nagle się okaże, że poprawność językowa w konkursach Toastmasters jest równie ważna, co operowanie głosem, a nawet wartość przemówienia. Piotrze, a o ile obniżyć ocenę ostatniej osobie, wszystko to Toastmasters zostawia sędziom. Liczymy na wasz profesjonalizm, jeżeli pierwszej, no, ja bym aż o 50% Magdo nie zwiększył pierwszej osobie, to jest trochę dużo, może 10 do 15% wszystkich punktów. Tak, żeby po prostu dać małego kiksa do góry, i też można pomyśleć retroaktywnie o tym, jak oceniamy wszystkich mówców na tle całego konkursu. Kończąc już, Piotrze, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na webinar i widzimy się na najbliższym konkursie. Kasprze, bardzo ci dziękuję. To było bardzo dogłębna analiza kart sędziowskich. Fantastyczna robota, dzięki wielkie. Przejdźmy do ostatniego punktu, który bardzo często wzbudza bardzo duże emocje, w sumie dosyć słusznie, protesty i dyskwalifikacje. Przejrzyjmy sobie szybciutko, za co można dyskwalifikować uczestnika. I ta lista podstaw do dyskwalifikacji jest bardzo krótka i ograniczona. Można zdyskwalifikować tylko z trzech powodów. Po pierwsze, jeżeli ktoś nie ma uprawnień do udziału w konkursie, to znaczy na dowolnym wcześniejszym etapie bądź na aktualnym etapie konkursu, ktoś nie był legalnym członkiem klubu. Można nie być legalnym członkiem klubu w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek jest taki, że samemu się miał na dany dzień, na dzień któregokolwiek z poprzednich konkursów nieopłaconą składkę, lub klub był, nie był in good standing, tak, w statusie in good standing, znaczy nie miał co najmniej 8 członków opłaconych. W takim przypadku można zdyskwalifikować takiego delikwenta, takiego uczestnika i może to zrobić prowadzący konkurs, czyli contest chair. Po drugie, to jest ta część, za którą się, na której najczęściej się, która najczęściej wzbudza emocje, to jest, można dyskwalifikować uczestnika za oryginalność. Podstawą do dyskwalifikacji za oryginalność jest protest. I tylko w trybie protestu można kogoś dyskwalifikować za nieoryginalne przemówienie. Nieoryginalne przemówienie oznacza jedną z dwóch rzeczy. Albo więcej niż 25% przemówienia było cytatem z innych lub innego przemówienia, wystąpienia, książki, filmu, i było cytatem, albo była dowolna część przemówienia, była cytatem, który nie został oznaczony jako cytat. To są dwa powody, może być to podstawą do dyskwalifikacji i musi przejść przez procedurę protestu. Protestować mogą dwie grupy osób, mogą to być uczestnicy konkursu bądź sędziowie. Tylko te osoby mogą zgłaszać protesty. Protesty zgłasza się do sędziego albo do prowadzącego konkurs, do contest chaira. Ich sędzia główny ma obowiązek zorganizować całą procedurę rozstrzygania protestów. Ona jest wbrew pozorom bardzo prosta, kiedyś ja się jej bałem, teraz się już jej nie boję, bo okazuje się, że ona jest relatywnie prosta. I znowu, tak jak Kacper powiedział, polegamy tutaj na profesjonalizmie sędziów. Procedura jest taka, że sędzia główny zbiera wszystkich sędziów głosujących bez sędziego rozstrzygającego, zbiera ich, powiedzmy, w zamkniętym pomieszczeniu, przedstawia im naturę protestu, zaprasza się następnie uczestnika, którego protest dotyczy, przedstawia mu się podstawę protestu i pozwala mu się wypowiedzieć na temat tego protestu, dać jakąś odpowiedź, wypowiedzieć się w temacie. Następnie uczestnik, którego protest dotyczy, opuszcza salę i sędziowie mogą jeszcze chwilę podyskutować, natomiast w pewnym momencie muszą głosować. Każdy sędzia głosuje za lub przeciw dyskwalifikacją uczestnika. Jeżeli więcej głosów jest za dyskwalifikacją niż głosów przeciwko dyskwalifikacji, uczestnik jest zdyskwalifikowany, decyzja sędziów jest ostateczna. Nie można, sędziowie nie mogą się wstrzymać od głosu. Każdy musi zdecydować, czy jest za, czy jest przeciw. Procedura jest relatywnie prosta, ona bardzo często wzbudza emocje i uwaga, najczęściej protesty są na poziomie
okręgu, na poziomie division, bo na poziomie dystryktu to są, zdarzają się, ale to są już raczej rzadkie przypadki. Najwięcej protestów jest na poziomie division, dlatego ta procedura powinna być bardzo dobrze przeprowadzona i sędzia główny powinien mieć jakby jakąś taką, powiedzmy, charyzmę i pewność w przeprowadzaniu tej procedury. I po trzecie, można zdyskwalifikować za czas, natomiast to nie dotyczy sędziów. Sędziowie nie zwracają uwagi na czas, nie interesuje ich czas i nie powinni brać tego w żaden sposób pod uwagę. Za czas może zdyskwalifikować tylko sędzia, tylko prowadzący konkurs na podstawie raportu chronometrażysty, który dostaje po konkursie. I jeszcze uwaga, czy za coś jeszcze można zdyskwalifikować? Nie, za nic innego nie można zdyskwalifikować. Nie można zdyskwalifikować za wyjście poza obszar przemawiania, za wyjście poza speech area. Nie zdyskwalifikujemy.